26, 27, 28 sierpnia, ostatni weekend sierpnia, tak zwany weekend. Ciekawe, że nie ma na to polskiej nazwy. Końcówka, odsapka, odpocznik. Dobrze. To gdybym chciał podsumować cały ten okres, to na mojej twarzy gościć musi nieustannie poczucie uśmiechu, a nawet uśmiech. Stowarzyszenia, które powstały, niezależne, samorządne, wolne, przez nikogo nie sterowane, bo ludzie chcieli, bo ludzie tak chcieli. I to jest najpiękniejsze. Wróg nie może nas zdefiniować, nie potrafi nas zdefiniować, bo wróg ma konstrukcję kapo w mózgu. Kapo. Wolni ludzie nie potrzebują paragrafów, nie potrzebują wytycznych, nie potrzebują centrali. Wolni ludzie wiedzą instynktownie, kiedy są wolni, a kiedy są niewolnikami. Modlę się, żeby się wam nie przestało chcieć. Do naszego Boga Sławiańskiego, Boga jestem. Modlę się, aby wasz duch był świetlisty tak mocno, że oślepi wrogów naszych. Oślepi ich. Oślepiony wróg jest łatwy do zabicia. Nie ukrywajmy tego, kamraci i kamratki. Naszym celem jest zwycięstwo. Zwycięstwo nierozerwalnie wiąże się ze śmiercią wrogów. Czy to fizyczną, czy polityczną. Nie bójmy się być zwycięzcy. Nasi przodkowie tu na Grunwaldzie pokonali całą Europę. Całą zjednoczoną, łacińską Europę. To było tak dawno, a my ciągle się do tego odwołujemy, ciągle szukamy inspiracji w tym wydarzeniu. I bardzo dobrze. Każde stowarzyszenie, które powstało, jest hołdem. Hołdem wobec naszych przodków. Zaciągnęliśmy dług u nich. Dług musimy naszym zachowaniem, naszą niezłomnością przekazać przyszłym pokoleniom. Bardzo silny sygnał. Kochamy was, wszyscy ci, którzy się jeszcze nie narodziliście, a którzy urodzicie się Polakami. Kochamy was. Poświęcamy wam nasze bijące serca, naszą tętniącą w żyłach krew. Jeżeli coś zepsujemy, wybaczcie. Nie jesteśmy doskonali, ale jedna rzecz, którą chciałbym wam przekazać przyszłemu pokoleniu, że wszyscy ci, którzy przyjadą na Grunwald i którzy byli na Grunwaldzie i którzy będą na Grunwaldzie, to nie są ludzie, którzy popełniają grzech zaniechania. To spotkanie, ten wiec sławiański na Grunwaldzie, obojętnie jak liczne, to ziarno. Co roku rolnik wychodzi w pole i sieje. I my też co roku wychodzimy i siejemy. Siejemy polski interes narodowy. Będziemy o niego dbać, będziemy kultywować, będziemy chronić i będziemy zbierać. Nasz zbiór
będzie za nas stanowił, czy jesteśmy dobrymi gospodarzami, czy kiepsko sobie radzimy. Wróg wcale nie jest silniejszy. Wróg jest tylko lepiej zorganizowany w przekazie, w informacji. I to jest jego przewaga. Ale gdybyśmy pozamykali mu jego gazety, jego rozgłośnie, jego telewizję, nie ma wroga. Nie ma. Nawet ścierwo nie wie, gdzie się spotykać i co mówić. Bo to są niewolnicy. To są niewolnicy. Bez komendy możemy ich rozdeptać, jak gówno na pastwisku. Zobaczcie ze mną. Jaka piękna perspektywa. Jaka piękna perspektywa. Tak wygląda wolność. Tak wygląda wolność. Jest czysta. Jest świeża. Niezakłócona jakimkolwiek zbędnym elementem. Tak wygląda wolność. Za chwilę, za 2 tygodnie, od tego momentu, kiedy mówię te słowa, pojawimy się na tych przestrzeniach. My ze swoimi znakami, ze swoimi przeżyciami, które niejednokrotnie mogą być nawet gorzkie, bo tli się w naszych mózgach taka aplikacja: zjednoczmy się, zespólmy się. No więc się zjednoczymy na Grunwaldzie po to, żeby się rozejść do swoich przestrzeni i tam działać. Aż przyjedzie umyślny, przyjedzie hetman, rotmistrz, chorąży, zwici spalącą się gałązką, spalącym się sznurem konopnym, z pochodnią i powie: już czas, już czas. Wtedy, jak mówi poeta, wstaniemy i pójdziemy, bo tylko tak będziemy w stanie zdobyć spokój naszej duszy w działaniu. Patrzę z troską w twarze polskiej młodzieży, jak bardzo bym chciał widzieć w ich oczach wolne, dzikie zwierzę. Nie chcę widzieć w ich oczach skruchy. Nie chcę widzieć w ich oczach wstydu. Nie chcę widzieć w ich oczach strachu. Chcę, żeby patrzyły śmiało, żeby patrząc na naszych wrogów rozpoznawała ta młodzież nasza ich momentalnie, że to wróg. Ale żeby tak było, to musimy poświęcić się. Tak jak poświęcili się nasi rodzice, tak jak poświęcili się nasi dziadkowie, tak jak poświęcili się ci ludzie tu, którzy te 612 lat temu, 612 lat temu zamierzyli się na potęgę świata. Bo też wtedy, szanowni państwo, kamraci i kamratki, bo też wtedy to była potęga świata. I my też się zamachniemy na potęgę świata. Już kiedyś mówiłem, że powinno nas być 100 milionów. 100 milionów Polaków. Na tej ziemi nie ma miejsca dla innej nacji. Na tej ziemi tylko Polacy mogą być gospodarzami. Na tej ziemi tylko Polacy mogą być dziedzicami. Na tej ziemi tylko Polacy mogą decydować, co w tę ziemię wsiewać, co z tej ziemi zbierać. Wszyscy inni mają prawo do milczenia.
To my będziemy decydować. To my będziemy gospodarzyć. Przemawia przeze mnie człowiek przepełniony nienawiścią i pogardą, ale szlachetną, zapewniam was, szlachetną. Dlaczego ośmielam się uszlachcać moją nienawiść i moją pogardę? Bo ona jest wynikiem obrony. My się tylko na razie bronimy. My się tylko bronimy. Przejdziemy do ataku wtedy, kiedy będziemy mieli w swoich rękach media, kiedy będziemy mieli w swoich rękach struktury władzy, kiedy będziemy mieli w swoich rękach resorty siłowe, kiedy myśl narodowa polska będzie jedyną wytyczną działania. Wtedy przejdziemy do ataku. Ten atak będzie gwałtowny, krótki i bezwzględny. I nastanie wtedy cisza. Żadnych kompromisów. Kompromis to jest ta sytuacja, kiedy oddajemy coś, wierząc, że to odzyskamy. Nie odzyskamy wolności, jeśli będziemy nią kupczyć. Na Grunwald. Na Grunwald, kamraci. Kto może, ten musi. Wzywamy was, my, kamratki i kamraci, wzywamy was, bracia wilcy i siostry wilczyce. Wzywamy was na Grunwald. Wzywamy was. Przybywajcie. Jak to krzyknął król Jagiełło 612 lat temu. Uderzaj! Uderzaj! Na Grunwald! www.nptv.pl